Witam Cię, cześć, w tym nowym, pięknym dniu. Piękny dzień. Właśnie Kasia przed wyjściem do... A w ogóle była zdziwiona, że ja idę na pieszo. Że idę na pieszo, a nie jadę samochodem. Mówi, takie zimno. Ale rozmawialiśmy rano, spoglądałem na ilość wyświetleń filmiku, w którym ona uczestniczyła. Czyli wczoraj był wrzucony chyba o 19:30, a dzisiaj rano miał 19 tysięcy wyświetleń. Na 37 tysięcy subskrypcji przez tylko noc miał 19 tysięcy wyświetleń i 1000 chyba bodajże 750 łapek w górę. I Kasia śmieje się i mówi, będziesz mi musiał płacić za wyświetlenia. Robię ci ten, nabijam ci wyświetlenia. A jak ktoś zaproponował, żeby za każde 100 lajków kupić róże. No i też mi to wypomniało, że za każde 100 lajków, czyli 17 róż powinienem kupić już na tą chwilę. Z reguły się uśmiecham, ale po prostu teraz nie. Myślałem, że po popku nic się nie pojawi innego, nowego tworu. Bardzo krytykuję popka. Nawet jeżeli go słuchasz, to moja ocena jest bardzo negatywna. Ma bardzo negatywny wpływ na młodzież, na dzieci. A ponieważ dużo mnie dzieci ogląda, to też nie chciałem pokazywać gościa, który teraz ostatnio się wybił, ale mówię, to i tak się nie ucieknie od tego. Że i tak, bo mi się pytacie w komentarzach, ja nie chciałem odpowiadać, bo mówię, żeby nie promować, chodzi o Cypiska. Nie wiem, czy ktoś go słucha, Cypisek, chłopak, który właśnie muzykę gdzie klnął po prostu, że tylko na tym się wybija prawdopodobnie. Znaczy na pewno, dla mnie tak. To jest moja ocena. Dlatego, że jeżeli uważasz, że jest inaczej, to weź na przykład... wyłącz głos, a zostawić samą muzykę. Czy jak podłożysz inne teksty, to będzie fajnie? Raczej nie. Tam co drugie słowo to jest przekleństwo, masakra. Natomiast wydaje mi się, że od tego nie ucieknę, że nie mówiąc o tym po prostu, że to i tak nic nie da. Dlatego, że gościu ma obecnie dziennych wyświetleń 1,5 miliona. Wyświetleń 1,5 miliona. I młodzież i dzieci słuchają. Nie ma zastrzeżonego, że dzieci nie mogą słuchać, czyli każdy może słuchać i pewnie o to mu chodzi. Porażka. Po prostu kolejna porażka, która się pojawiła na YouTubie. Ile jeszcze takich rzeczy będzie? Albo co będzie za rok? Albo za 5 lat? Po prostu to jest masakra. To jest przerażające. A przerażające jest to, że nie wiedzą rodzice. Że kompletnie rodzice nie będą wiedzieli, kto to jest Cypisek. Oni nie wiedzą, kto to jest Popek. To jest przerażające. I miałem o tym nie mówić. Bo mówię, nie chcę reklamować gościa, bo teraz pewnie moi widzowie od razu wejdą i poszukają go i wielu z nich to się spodoba na pewno. I dlatego nie chciałem, ale to jest masakra. Uwierz mi, że to właśnie tacy ludzie jak Popek, Cypisek, oni mają zły wpływ na młodzież. Ja wiem, że to jest chwytliwe. Oczywiście, przekleństwa, golizna i tak dalej, że to jest chwytliwe. Ale później ja widzę, jak jest w komentarzach, nie w moich, ale zwłaszcza u Miłosza. Jaki jest spam, jaki jest hejt, jaki jadą po prostu wulgaryzmami. Siedzi ktoś w domu, pisze takie rzeczy, słucha na słuchawkach, nikt tego nie wie, wszyscy fani śmieją się, bo przekleństwa i tak dalej, rodzice nie mają kontroli. To jest właśnie ten minus YouTube'a. To jest ten minus. Za co mnie YouTube wkurza. I dlatego YouTube'a źle oceniam. Tak. Ja YouTube'a po prostu źle oceniam. Właśnie przez to, że brak kontroli, aczkolwiek zmieniają. Coś tam zmieniają, żeby nie było przekleństw. No i sprawdziłem sobie Miłosza konta. Okazuje się, że subskrybował. I już nie subskrybuje. Cypiska. Właśnie przed chwilą dostałem dwa listy. Jeden to jest od Oli Chojeckiej z Kętrzyna. O, co my tu mamy? A, proszę bardzo, Kętrzyn. 100 na 100 vlogów, czy? Bo 100 vlogów już było. A, zapraszasz mnie na studniówkę w hotelu Gołębieski w Mikołajkach. Proszę zabrać ze sobą pozytywną energię i chęć do tańca. Ola, ja mam dużo energii i chęci do tańca również. Tylko Mikołajki troszkę są daleko. Zobaczymy, co tam jeszcze. Jeszcze mamy coś. No i mam list, ale on jest długi.
No i właśnie przeczytałem cały ten list tutaj i tutaj od Oli Chojeckiej, która na YouTubie jest jako Elektra Music i wygląda tak, proszę bardzo. Tak wygląda. Jeżeli nagrywasz na YouTubie, no to i tak chyba widać twoją twarz. I Ola mnie zaprosiła na swoją studniówkę. Bardzo fajnie tutaj napisała. Oczywiście najlepszy tekst to był na końcu. Właśnie mnie pozdrowiłeś na filmie, bo ją pozdrowiłem, co mnie zaskoczyło, aż się oplułam herbatą. Także Ola, słuchaj, zaprosiłaś mnie na swoją studniówkę w Mikołajkach. Gdyby to było bliżej, to może bym przyjechał. Nie byłoby problemu. Tylko wiesz, no ja trochę jestem stary, jakby nie było. To po pierwsze. Także niestety, za daleko jest, nie przyjadę, dzięki zachęci, ale może będzie kiedyś okazja się zobaczenia. Natomiast tutaj widzę, że nagrywasz właśnie na YouTubie. Różne rzeczy, wieloma rzeczami się interesujesz, mówisz w czterech językach, więc jestem pełen podziwu. No i tylko co, chłopak jest w Holandii, tak? Niestety, Ola, nie, dzięki za list. Aha, i przysłała, właśnie, to co fajnie, to przysłałaś kopertę, ona jest zaadresowana, jest również znaczek, więc ja tobie swój autograf wyślę w ciągu dwóch dni. A magnes przykleję tutaj, w swojej kuchni. I druga koperta od Natalii Topczewskiej. Mamy, a i też mamy właśnie kopertę, a nie chcę pokazywać, ale koperta, nie, jest znaczek, okej. Okay. Wolałbym, żeby już był naklejony, żeby nie ślinił. Natalia tutaj przysłała list. Odpowiem na pytania, kiedy mamy urodziny? No ja mam niedługo, 1 stycznia, chłopaki później. Dlaczego Kasia nie chce się pokazywać? Właśnie Kasia już się pokazała w 200 vlogu. Aha, i czy napiszemy list? Jeszcze powiem o tym, że dostaliśmy tutaj fajne rysunki i każdy z nas, czyli to jestem ja z wycinków, tak? Z miniaturek. Tutaj jest Miłosz, a tutaj mamy Marcela. Bardzo fajne. I to podoba mi się. Dostaliśmy też kopertę. Chcę, żeby napisać list, żeby zdjęcie wysłać. I nie mam takiego zdjęcia naszego wspólnego, ale żeby nie odwlekać, to zrobimy tak, że wyślę teraz kopertę normalnie, a za jakiś czas, prawdopodobnie na początku przyszłego roku, zrobię coś takiego, że wydrukuję koperty z naszymi, bo zdjęcia będę chciał w święta zrobić, mniej więcej w tym okresie. I będę chciał zrobić zdjęcia, później wydrukuję koperty, kartki. Wydrukuję kartki i ewentualnie, żeby móc wysyłać. Tak zrobimy. Ale żeby nie tracić czasu i żeby nie czekać do przyszłego roku, bo może coś tam mogę zagubić, to wysyłam już teraz. Natomiast, jeżeli chodzi w ogóle o takie pozdrowienia. Teraz dostałem dwie kartki, dwa listy. Prawdopodobnie będzie tego coraz więcej. Jeżeli będzie tego znacząco dużo, to ja to będę przerzucać prawdopodobnie na koniec vlogów, czyli po pozdrowieniach przerzucę te fanarty i w ten sposób będę otwierać. Zobaczymy. Na razie nie jest tak źle, ale jak będzie tego dużo, no to przerzucę to na dalszą część vloga. Mam ocenić rozmowę z konsultantem, no i wszystko fajnie, oczywiście wyślę szóstkę, ale brakuje mi jedynki. Gdzie jest jedynka? Skoro jest skala ocen szkolna, to powinna być też jedynka. Na Facebooku otrzymuję od swoich widzów prośbę o to, żeby dodać znajomych. Mnóstwo dziennie, nie wiem, 30, 40. Natomiast nie dodaję. Z prostego powodu. Nie dlatego, że nie chcę dodać. Tylko Facebook ma ograniczenie w ilości znajomych. Jeżeli ja mam w tej chwili, nie wiem ile ja tam mam, 2000, a jest chyba do 5000. Tak, ja mam znajomych 2200 prawie. No i jeżeli miałbym wszystkich dodawać, swoich widzów, to lada moment miałbym blokadę, bo nie mógłbym dodać. Prawdopodobnie jest chyba 5000, z tego co pamiętam. Czyli Facebook reguluje, ile możesz mieć znajomych. Jak jest za dużo, no to później nie możesz mieć tak dużo znajomych. Dlatego niestety przepraszam, ale nie przyjmuję do znajomych na Facebooku osób właśnie swoich widzów. Oglądam dwie rzeczy na żywo. Na YouTubie, live tutaj, z katastrofy w Kolumbii. A tutaj znowu już drugi raz sąsiada 133. I naprawdę, teraz dłużej już. Bardzo mi się podoba, jak prowadzi. Od razu są banowane osoby, które przeklinają. Naprawdę. Ja mało siedzę na YouTubie, zupełnie przypadkowo trafiłem, ale jeżeli będzie więcej takich kanałów, a jeżeli są takie kanały, że naprawdę jak ktoś przeklina i wyrzucają,
to naprawdę dajcie mi info. Dla mnie jest to mega ważne. Takie osoby ja chcę promować, o takich osobach chcę mówić. Naprawdę. Rano przyszedłem tędy, jak do pracy szedłem, to właśnie z Krutami, pierwszy raz, tam jest ulica, ta główna ulica Słowackiego i mówię, tędy idę sobie, tak to musiałbym iść naokoło. Mówię, jestem ciekaw, czy tędy się przejdzie. No i okazuje się, że mogę jeszcze skrócić na pieszo, nam niewiele, no 50 metrów, nie no, może nawet więcej, właśnie do pracy, że będę miał krócej, jeszcze krócej. Nawet nie znałem tego przejścia tajemniczego. A nie ugryziecie? Rysuję i nie chcę przyjść, no. Marcel! Już skończyłeś, czy jeszcze? No i nie chcę wyjść, bo rysuję sobie coś tam. Ostatnio w komentarzach otrzymał dużo pozytywnych ocen za swoje rysunki i jest pomysł, żeby na swój kanał właśnie też nagrywał jakieś rysunki. To już nie chodzi o to, jak on rysuje, czy dobrze, czy też nie, ale sam fakt, że może coś innego robić. To samo wczoraj dzwoniłem do swojego znajomego, który ma hurtownię modeli do sklejania i prawdopodobnie podeślę 2-3 modele takie, jakieś prostsze, żeby po prostu Marcel sobie skleił. Nie wiem, czy to będzie samolot, czy coś innego, ale chciałbym ich rozwijać właśnie w różnych takich kierunkach, bardziej takich kreatywnych. No nawet się nie chce zebrać, nawet się nie ruszy. Pokaż mi swoje dzieło. Klucz. To jest klucz? Ale ty rysowałeś coś innego. Czy to rysowałeś? Nie, ja rysowałem plan. A gdzie masz ten plan? Wyrzuciłam. Wyrzuciłeś plan swój? Tak. No widziałem, że tam coś innego rysowałeś. Bo mam klucz. Dobra, chodź. Jaki masz film? Zobacz, jest chyba na 7.4, gdzie wejdziesz. No fajny bardzo filmik nagraliśmy. Na twój? Dla pana specjalnie i dla pana żony. Tak? Dokładnie, tak. Bardzo... Czyli mam wejść na snapa? Tak. Jeszcze jedno piękne. I teraz. O! Gdzie to? Pod naszą klatką? Nie. Nie. Co to było napisane? Co krzyczeliście? Nie. Pani Kasiu i Pani Marcinie prosiły o psa dla Miłosza. Na pewno się nim zapiekło. Jak ty się zapiąłeś? Poczekaj, chodź tutaj do mnie, chodź. Ale ty byś się zgodził, czym prędzej od mamy, na pewno. Marce, no chodź. No gdzie mi uciekasz? Dzisiaj dostałem dwa listy. Znaczy, dostaliśmy dwa listy. Nasi widzowie poprosili nas, żebyśmy dali autografy. I Marcel nie wie, co to jest autograf. Masz się podpisać, po prostu podpisz Marcel. Dużymi możesz, dużymi. Dobra, dobra. Okej. Okay. Mam podpisać. No możesz. Klasę? Nie, ma klasę. Okej. Okay. Dobra, wystarczy. Poczekaj, no. O, możesz tak. Podpis. No to już jest podpis, a może jakiś rysunek. Kwiatek. Co to jest? Wazon. Wazon? Okej. Okay. Mam problem z Miłoszem, bo Miłosz nie chce nagrywać tych słodkich... Nie odrywaj! Dlaczego odrywasz? Nie ruszaj! Miłosz nie chce nagrywać kremów czekoladowych. Dlaczego nie chcesz nagrywać? Bo nie chcesz. Bo niedobrze ci jest? Jak Nutella. To. Ale najwyżej troszeczkę spróbujesz. Nie, bo zrobiłem teraz tak, że każdy z nich miał wybrać po jednej rzeczy. Żeby nie było kłótni jak ostatnio, więc... To. No ale tam to też nagramy. Ale jak to pierwsze? Posłuchaj, przepijesz wodą, tu jest jeszcze woda. A Marcel wybrał akurat to, więc jest porówno. No i zobaczymy, jak to nagramy. 3 takie na 3 kremy. No dokładnie.
No na wszystko nie. No Marcelku, może owsiankę przetestujemy? Tak. Już. Co ty na to? A... Śpiący jesteś? Naprawdę? Dobra, jedziemy. Teraz testujemy owsianki mokate. Ta Marcelowi smakowała Miłoszowi nie. Ja też uważam, że jest okej. A ta mi smakuje. Z jabłkiem i cynamonem. A wam nie? Nie. Nie? A tobie nie? Wszystkie nie mają smaku. Nie jak nie mają smaku? Mogą się na czekoladę zgodzić. A jak mam na czekoladę? Jak nie mają smaku? Coś ty chyba dzisiaj źle z kubkami. Czy z kubkami? Nie. No czyli? Co to jest kubka? Kubkami smakowymi. Dobra, ostatnia. Teraz z truskawką. Mówię truskawki. Mówię, to będzie dobrze. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia jutro. A teraz czas pozdrowień. Jutro wrzucę filmy od 150 do 200 odcinka, dlatego że tutaj już mi wyszedł długi vlog, więc jutro będzie. Wybieram te pozdrowienia, które są przede wszystkim pierwsze, które jest napisane. To jest pierwsze. I tutaj od razu Kornel Kurczakowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś właśnie pierwszy. Ale wybieram też pozdrowienia takie, które są związane jakby z pytania związane z ostatnim filmem. Więc zadawajcie też pytania. Czyli szybkość i później zadawanie pytania. Muszą być ciekawe. Kingu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zachęcasz swojego tatę i bardzo fajnie. Cieszę się, chciałbym, żeby więcej osób było takich starych jak ja. Pozdro dla taty. Piszczałka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No ja bym raczej płakał tutaj niż się śmiał, więc tragedia, jeżeli chodzi. I najgorsze jest to, że w Piotrkowie będzie pod koniec grudnia. Rafdin, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tak, moja ulubiona pora roku to jest zima. Tobiasz Wiśniewski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie wiem, czy będę robić osobne odcinki z siłowni, raczej nie, ale mam jakieś tam plany w przyszłym roku, żeby może jakiegoś dobrego instruktora, żeby coś pokazał. Coś tam mam. Rewerter, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tak, moim zdaniem show też jest najlepsze. Mam nadzieję, że będziemy go reaktywować. Damian YouTube, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie wiem, czy to jest tak, że oni mi zazdroszczą. Nie przypuszczałbym, ale może tak jest. Znaczy mi się wydaje, że starsi ludzie tak, starsi, nie? Tacy jak ja, że oni nie zazdroszczą, ale mogę się mylić. Może też tak jest. DMX, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeżeli jest mała siłownia i się wszyscy znają, to faktycznie to tak jest. Kiedy jest duża siłownia, wczoraj nawet, dzisiaj, tak jak oglądałeś ten odcinek, to byłem z Mariuszem, no i też nie każdy, wchodzą ludzie i nie każdy się na przykład wita. Dziwne to jest. Jacek Papek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nawet jeżeli zakrywam twarze, to i tak widać, że jestem gdzieś w jakimś miejscu. A tu o to chodzi, żeby pokazuje swoje życie. Julia Piórkowska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No już to kiedyś mówiłem, 4-5 godzin mi schodzi z vlogiem. Ostatnie, kiedy nie montuję tej muzyczki, tak wiesz, w tempo, wszystko, to myślę, że to jest 4 godziny. A jak chcę tak zrobić fajny vlog artystyczny, to wtedy 5. Dawid Jajszczyk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Q&A to jest tak naprawdę teraz. To są pytania, oczywiście ja przy okazji pozdrawiam, ale to są tak naprawdę pytania i odpowiedzi. XC Flip, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
183 cm. Michał Pompa, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Myślę, że tak, że będę brał udział. Zawsze byłem aktywny, więc tutaj nic się nie powinno zmienić. Aczkolwiek dzień po tym konkursie, czy w trakcie tego konkursu, to już miałem troszeczkę dosyć. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Dziękuję również za to, że lajkujecie. Ciągle zapominam, powinienem mówić o tym, żeby zalajkować. Jeżeli ci się podobał film, to żeby zalajkować. Także jest to fajne, miłe. Wysyłacie też pozdrowienia dla mnie. Jakieś fajne, zabawne filmiki na pozdrowienia.mazur@gmail.com. Jutro się widzimy też. Cześć!